Okay, let's check this out. No to dzień dobry misiaczki w ten piękny dzień. Ja jestem Jakub Kotuła, to jest Fit on Trip i właśnie spaliśmy na lotnisku. Przyjechaliśmy tu przed chwilą, jakiś czas temu, parę godzin w nocy. Jesteśmy zmęczeni i czekamy na lot do Manili. W takim razie udało nam się dolecieć do Bangkoku. Chcieliśmy dzisiaj powiedzieć o tym, co było potrzebne w ogóle, żeby wylecieć do samych Filipin. A jak zawsze wiecie, dla mnie są to stresujące rzeczy z tego względu, że wyrzucili mnie już z Chin, wyrzucili mnie z Panamy, więc każdy kolejny przejście graniczne jest dla mnie zwyczajnie stresujące. Ciebie, Basia, co najbardziej stresowało? Takie przesadanie. No zawsze mnie stresuje przejście przez bramki. W tym przypadku dodatkowo stresowało mnie to, że mieliśmy podrobione dokumenty. Już nie powinna była tego mówić. Co trzeba było zrobić, kurczę blade, przed przylotem? No trochę trzeba było zrobić. No a jak się tutaj dostaliśmy? Co potrzebowaliśmy? Jakie dokumenty trzeba było wcześniej wypełnić, przygotować? No to na pewno tak. No szczepienie jest obowiązkowe. Oprócz szczepienia. No przede wszystkim trzeba było mieć szczepienie i test. Tylko nie takie, wiecie, elektroniczne. Trzeba było to wszystko wydrukować. Do tego potrzebne było ubezpieczenie na minimum 35 tysięcy dolarów z zakresem covidowym. I co tam jeszcze trzeba było zrobić? Trzeba było wypełnić ten health pass. Tak, jeszcze internetowo trzeba było health pass wypełnić. I to chyba wszystko. Tylko że biorąc pod uwagę... Nie, jeszcze coś. Coś jeszcze. Jeszcze trzeba było ogarnąć loty wylotowe. A, bilety wylotowe trzeba było ogarnąć. Loty tak. Wylotowe. Loty wylotowe trzeba było ogarnąć. Ale jest taka specjalna strona, która generuje takie jakby prawdziwe bilety, prawdziwe rezerwacje. Nie tak jak się robi w Ameryce Łacińskiej, w sensie, że się rezerwuje, ale się nie płaci i to mija. Tam nie, w sumie też taki prawdziwy w sumie ten. No więc nieważne, nie powiedziałem tego. No w sensie taki prawdziwy booking, ale jakby na niby, którego się nie płaci, taki bez ten. Znaczy płaci się 10 dolarów za wygenerowanie takiego bookingu. 14. 14? Ojej. Za 2,28. A się szarpnęłaś. Się szarpnęła Grażyna. No więc kurczę, stresu czy nie miara, bo kurczę jesteśmy tam i jechaliśmy do Frankfurtu, dlatego też jeszcze jechaliśmy wcześniej. Nie wiedzieliśmy, czy zdążymy, bo jechaliśmy na stopa w niedzielę. W poniedziałek był wylot. Tu jedziemy, tu coś. Na szczęście w ogóle ludzie nas podwieźli. Niemcy nas rzucili tak naprawdę, zrobili prawie 200 km więcej, tylko i wyłącznie po to, żeby podwieźć nas praktycznie pod sam terminal, gdzie spędziliśmy nockę, wyspani, połamani na podłodze. No i zaczął się stresik z tymi dokumentami, bo babeczka faktycznie przy oddawaniu bagażu, przy check-inie pytała o wszystko. A to jeszcze to. Wiecie, jak w tym odcinku w Kiepskich, co tam było, co? A jeszcze jedne dokumenty. A to kopia kopii od kopii z potwierdzeniem zarządcy ZOO w Wodzisławiu Śląskim. Wiecie, o co chodzi? A tu mamy zezwolenie na wydanie pozwolenia na nakazowy zakaz korzystania z chodnika po lewej stronie w ruchu prawostronnym od godziny 18 do 6 rano, podbity przez Urząd Miar i Wiar z osobistą adnotacją naczelnika sklepu rybnego w Półtusku i z okrągłą pieczęcią zakonu ojców małojców i z kontrasygnatą drużnika ze stacji Włoszczowa. Proszę bardzo. Wiza jest darmowa na 30 dni, można ją później odpłatnie przedłużyć. Czy coś jeszcze? Zakwaterowanie. Podobno sprawdzają czasem, czasem nie sprawdzają. My takie zakwaterowanie sobie zrobiliśmy. Aha, no i trzeba było jeszcze na stronie zrobić health pass, to się nazywało coś takiego, czyli wpisać wszystkie nasze dane paszportów. Właśnie tam też trzeba było dodać pliki szczepienia, testu. No i wszystko. Trochę nam zeszło na tym. Oczywiście robiliśmy to na ostatni moment. Było trochę stresu, ale finalnie wszystko się udało. I jesteśmy na ogromnym lotnisku. W ogóle tutaj ten terminal wygląda jak taki namiot. No. Samo
samoloty. Czekają. No, a ja idę naładować telefon do takiego, już pokażę. Są tutaj takie punkty z gniazdkami. Można się ładować, a tam jest... Co jest fajnego? Fajne jest to, że co jakiś czas, co chwilę są takie automaty, gdzie można sobie nalać wodę, więc wystarczy przez bramki przejść z pustą butelką w plecaku i później w takich punktach sobie tą wodę uzupełniać. Także polecam. Bo jak wiadomo, na lotnisku woda jest bardzo droga. Zresztą wszystko jest drogie. Najdroższa woda, jaką kupiliśmy, była o dziwo w Meksyku. Pół litra wody kosztowało 50 zł. Pół litra 50 zł. Basiu, jak się czujesz w kolejnej podróży? Co cię w ogóle... Czemu ty w ogóle znowu jesteś w podróży jeszcze z takim kimś jak ja? O co tutaj chodzi? Proszę mi to wytłumaczyć. Barabaro. Ja znalazłam się tu przypadkiem. Przypadkiem się znalazłam. Nawet odcinki. To traktując ten odcinek w sumie tak naprawdę jako takie intro w sumie naszych najbliższych przygód i podróży, i miejsc, i ludzi, i wszystkiego, co będziemy w stanie zrobić, projektów takich, innych i ten. Zapytam się Barbary. Ale masz białe sekundy. Białe one. Ale światło to jest. Dobre światełko jest. Są dwa narcyzy, Jezus Maria, to będą niesamowite odcinki. Niesamowite będą. Jak Meksyk? Jak w ogóle po tych... Nie, wiesz co, no, nie, wiesz co, no bo w sumie o tym jeszcze nie gadaliśmy. Nie gadaliśmy jeszcze w ogóle o tym, a tutaj widzowie nasi kochani wspaniali, no nie wiedzą, jak ci się w ogóle podobało, bo to była twoja pierwsza taka podróż w ogóle za gramanicę, na drugi kontynent. Za gramanicę, taką za gramanicę, taką hardkorową za gramanicę. Tak, i jeszcze w ogóle w taki sposób, nie all inclusive, nie wycieczka z rodzicami, rodziną i tak dalej. Znaczy, chciałabym naprostować, że to nie jeździłam do tej pory tylko na all inclusive, ale faktycznie no więcej razy jak byłam za granicą, to właśnie na takich w czasach. Jak Meksyk? No, jestem Meksykiem zachwycona, mega mi się podobało. Przede wszystkim w Meksyku podobała mi się różnorodność. To, że jednego dnia mogliśmy być nad wodospadami, drugiego dnia byliśmy w górach, trzeciego nad morzem, czwartego jeszcze gdzieś tam w cenotach i w ogóle no przepięknie. Meksyk mnie urzekł, ludzie mnie też urzekli. No zobaczymy jak Azja. No zobaczymy jak Azja. A jeżeli chodzi o formę podróży, wiesz, autostop, tu jakieś, wiesz, te przygody, co trafialiśmy do różnych dziwnych, może nie aż tak hardkorowo, jak mi się zdarzało spać w krzakach i tak dalej, na ławkach w parku, czy innych takich dziwnych slumsach, toaleta. Czy ten, toaleta. No trafialiśmy do różnych hosteli, czy tam do różnych takich miejscówek. Jak ta forma w ogóle ci odpowiada? Czy nie było to za ciężkie, czy jak? Za ciężkie? No nie wiem. Nie, no po 3 tygodniach z Kubą po Europie, gdzie spaliśmy też w różnych miejscach w namiocie i w ogóle, no to był lajcik. Uważam, lajcik? Że to była taka trochę nuda. Nuda była, nuda. No, kurczę, teraz trochę żałuję, że nie wzięliśmy śpiworów. Bo tak myślę, że moglibyśmy tutaj iść na dziko, bo tu jest mega cieplutko. No, jesteśmy prawie przy równiku, prawda? No, to tak, jest 7 rano. 8. Nie wiem, 7.55. 7.55. To znowu zmiana czasu. Ostatnio mówiłem właśnie Basi, że fajnie było w tej zimie, w tej Norwegii, fajna była ta zima, taka nie za długa, przynajmniej dla mnie. Fajnie było, to mi już wystarczy. Będziemy zaczynać kolejne przygody, będą Filipiny. Mam nadzieję, że będziemy w stanie zrobić fajny content, że Basia się też będzie przełamywać, że ja będę wymyślał kolejne jakieś fajne, kreatywne rzeczy. I będziemy się widzieć z samymi fajnymi ludźmi. Tak będzie. Także kochani, jeżeli chodzi o właśnie te bilety wylotowe, to pewnie wrzucę wam w linku, jeżeli chcielibyście przylecieć też na Filipiny. Jeżeli będziecie chcieli przylecieć na Filipiny, to również wrzucę wam wszystkie możliwe rzeczy, które trzeba wypełnić. Tutaj wszystko będzie w opisie na dole. No i co? Trzymajcie kciuki, bo już niedługo, prawdopodobnie jutro, będzie odcinek prosto z Manili. Oczywiście jak macie jakieś pytania czy coś, to śmiało będziemy robić live'y i ruszamy już z kopyta, bo się stęskniłem za wami, kochani. Stęskniłem się, no trzeba robić. Będzie fajnie. A Basia się stęskniła? Basia nie tęskni, bo jeszcze was nie zna po prostu. Ale was pozna.
I teraz takie oczko na koniec. Będzie oczko? A, dobrze. I jesteśmy na Filipinach. Przylecieliśmy, czekamy w takim takiej poczekalni. Normalnie jak ten, jak bydło do rzeźni. Jak bydło. Czekamy na wyrok, czy nas puszczą, czy nas nie puszczą. Dobra, kochani, jesteśmy, właśnie doszliśmy, dojechaliśmy do naszego Airbnb, jesteśmy na Filipinach, siedzimy właśnie w Manili, patrzcie na nasz wielki penthouse, który ma, to jest w ogóle, nie wiem, na przykład mój przyjaciel Szymon, który ma 2 metry ponad, by się tu nie zmieścił, musiałby tutaj się garbić w tym, w tej chacie, nie, no patrzcie, ja mam 1,80 m, wiecie o co chodzi, nie, i już tutaj, gdybym miał kucyka, to bym nim dotykał tego. Co się działo na lotnisku na już w Filipinach? Bo normalnie do samolotu w Bangkoku weszliśmy normalnie, bez żadnych w sumie spin, po prostu weszliśmy, poleciliśmy, tam trochę spaliśmy, ale co się stało po wylądowaniu? Oczywiście w samolocie trzeba było jeszcze wypełnić ten taki migration papierek, jeszcze jeden dokument i z tym wszystkim, co tam mieliśmy, pójść dalej. No. Więc wszystkich pasażerów zebrali do jednego takiego pomieszczenia. Na szczęście były jakieś ławeczki, były siedziska, więc przejęcie trzeba było stać w kolejce. No i tam właśnie sprawdzali ten health pass, który się robi w internecie, ten QR code. Sprawdzali szczepienie, test i... No i boarding. A, i boarding pass, czyli ten bilet, po prostu bilet wasz, którym tutaj przylecieliście. No, i co się okazało, mnie i Basi wbili kwarantannę. Patrzcie, czekajcie. Jest kwarantanna. Wbili nam kwarantannę, ale mówimy, ej, przecież mamy wszystko, że tak, że nie powinniśmy mieć tej kwarantanny, więc kurczę, pieczone. Mówimy do gościa, takiego oficera, który tam stoi, że ej, my nie idziemy na żadną kwarantannę, nie. On mówi, no nie idziecie. Czy zostajecie tutaj? Mówimy, nie, jedziemy dalej na Palawan. On mówi, no dobra, no to jedźcie sobie na Palawan. No i tyle jakby z historii. Potem tylko jeszcze na bramkach przy kontroli paszportowej, bo to jeszcze była dalej kontrola paszportowa. Ja byłem na przykład zapytany o ilość, o bilet wylotowy i o to, gdzie się zatrzymuje i na jak długo tutaj przyleciałem. Natomiast nikt tego jakby nie zweryfikował. Powiedziałem tylko, że na 30 dni zatrzymuje się najpierw tu, później tam. Nie mam internetu, więc tego teraz nie pokażę. I że później lecę do Bangkoku. I nikt mi tego jakby nie zweryfikował, tylko jakby na ryja uwierzyła mi babeczka. Także tyle. No Basi, nikt. O co cię zapytali? O nic. Tylko mój paszport sprawdził, oddał, dzięki. No więc na luzaku. Dobrze mi zaczynać chyba. Mówisz? Dlatego potem cię nie chcieli wpuścić z powrotem, jak zapomniałaś kurtki i plecaka przed wcześniejszego pokoiku. No, pierdoła, zapomniała rzeczy. Przeszła już kontrolę paszportową, czyli tak jakby wjechała do kraju, już tam nie można wrócić na tą, nazwijmy to bezsłówkę. No, i musiała się wrócić. Zostawiła jakiemuś randomowemu ochroniarzowi paszport, który gdzieś tam w ogóle zniknął, potem nie chcieli wpuścić. No, ale koniec końców przyjechaliśmy, udało się wyjechać, wziąć plecaki, za taksówkę do miejsca około 10 km zapłaciliśmy całe 36 zł, około 440 pesos filipińskich. No. I jesteśmy tutaj, idziemy coś zjeść i będziemy teraz zaczynać dopiero kolejny odcinek. Także co? Buziaczki od Barbary. Ode mnie może też. Ode mnie. Ohohoho. A ja tak nie zrobię. Także do zobaczenia.